Kiedyś byłem smutny, teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanszop.pl. Polecam. Siemano kolano, dziś staniemy się najsilniejszymi ludźmi na świecie. Będziemy totalnym przekozakiem. Wystarczy, że po prostu będziemy klikać, cały czas klikać. Patrzcie, jak robię. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. O, ty też wyginasz śmiało ciało. Fajnie, no to sobie razem wyginamy śmiało ciało. Nabijamy sobie energię i tą energię będziemy mogli wykorzystać do tego, żeby pewnie zarobić sobie pieniążki i kupić lepsze rzeczy, którymi będziemy tak właśnie machać na lewo i prawo, ponieważ patrz, o lol, co tam robi jacht? Będziemy ultra koksami na jachcie? Dobra, idziemy to wszystko sprzedać. Nie, to są rebirfy, co to jest? 30 energii to kosztuje, można to kupić. Jeden rebirf plus 3 gemy. Okej, okay. Ale my oczywiście nie chcemy 3 gemów na sam początek, przecież to jest malutko. Tutaj na przykład, spójrzcie, mamy miejsce do trenowania i można normalnie tutaj trenować. You need more gems, aha. Czyli nie możemy póki co trenować. No dobra, kupmy sobie tą energię. Dostaliśmy plus 3 gemy. I teraz, kiedy mam te 3 gemy, to będę mógł już tutaj wejść na ten trening, widzicie? Bo wcześniej nie mogłem, potrzebowałem 3 gemów. I teraz mam 3 gemy, o! I proszę bardzo. I teraz dostaję 1,5 energii, a wcześniej dostawałem tylko 1. Więc od razu lepiej, podoba mi się to. Idziemy sprawdzić w takim razie, co to jest. A, mogę pety sobie otwierać, ale potrzebuję 80 aż tych gemów. No, to za dużo, dobra. Potrzebuję od razu na wstępie pasy, game pasy, 2 razy energia, 2 razy gemy, to nam bardzo dużo da. 2 razy training, auto rebirfy. Nie wiem, czy jeszcze potrzebujemy. Póki co jeszcze tego nie kupuję, ale auto training na pewno będzie mega fajne. A poza tym oczywiście cała paczka boostów, czyli razy 2 energy boost za 250 robuxów. Na jak długo to jest? Tylko 15 minut, a kosztuje 250 robuxów? To jest za dużo, widzowie. Wow, patrzcie! Patrzcie, jak nabijam teraz szybko. Plus 3 energie mam. Auto tap. Słuchajcie, kupiłem auto training i nie działa mi auto training. Wyskakuje mi informacja, że muszę dołączyć do jakiejś grupy, ale ja zapłaciłem robuxy, żeby móc za darmo to robić. Dobra, widzowie, czuję się lekko oskamowany, ponieważ musiałem dołączyć do tej grupy, której mi kazali dołączyć, tylko po to, żeby dostać to, co kupiłem. Więc nie rozumiem. Auto training zapłaciłem za to, a nie dostałem tego. Nie fajnie. Dobra, w takim razie kupujemy resztę tych boostów, ale już mam troszeczkę taką obawę przed tą grą. Niedobrze zrobiła, niedobrze. Dobrze, niedobrze, dobrze. Weźmy sobie te wszystkie tutaj jeszcze boosty do końca. Mamy po 2, czyli na pół godziny nam starczą i teraz słuchajcie, dostajemy plus 6 energii. Dobra, robimy rebirfa, więc kupujemy, ile tych rebirfów byśmy mogli kupić? Możemy 15 aż rebirfów kupić. Wow, kupiliśmy i dostaliśmy 180 gemów. Idziemy teraz potrenować te gemy. Uwaga, klikamy. Ojejku, dobra, można tak cały czas klikać, spójrzcie. Cały czas tak klikamy. Okej, okay, minus 7 gemów. Okej, okay, i ile mamy teraz? Plus 278 energii dostajemy. Czemu każe nam do jajec iść? A, dobra, bo w jajcach... A czekaj, jajca się kupuje za... które można za robuxy na przykład. O, tutaj za 1500 robuxów jest jakiś mega pet. A tutaj są pety za 80 tych gemów. To wiecie co? Ja bym oczywiście, wiecie, jakiego peta wolał. No, no wiecie, jakiego? Tego najdroższego za robuxy. Ale oczywiście odpuścimy sobie to i kupimy sobie... O właśnie, 6000 gemów i lecimy teraz to wytrenować, te 6000 gemów. Słuchajcie, dostajemy całkiem mocnego powera, spójrzcie. I już wydajemy dosyć dużo gemów, ponieważ 15 na każde kliknięcie. Ale trenujemy, plus 2 energie dostajemy, plus 2 energie, super. No i na tym generalnie ta gra polega, czyli trenujecie, dobijacie sobie gemy, a potem za te gemy kupujecie sobie więcej siły. Click to train. A auto train? O, auto train jest! Jejku, a ja klikam. Dobra, dobra, czyli mamy... Ej, a to nie było auto train tutaj? Czekajcie. Auto training było, a nie było auto klikania. Dobra, czyli zwracam honor tej grze, widzowie, zwracam honor. Ja źle zrozumiałem. Dobrze, mamy 400, mamy 500 w sumie mocy. Czyli jak teraz wyjdziemy stąd, to powinniśmy ile na jednego shota robić? Czekajcie. 2000 energii robimy na jednego shota. Czyli jak zrobimy rebirfa, uwaga, zróbmy rebirfa, mamy 10 tysięcy tych gemów, ale to jest chore, jak dużo tego jest, ja nie mogę, patrzcie, mamy 10 tysięcy tych gemów. Jest tutaj może jakiś lepszy świat, może są jakieś lepsze światy, trainers, tam jest, trainers, dobra, idziemy do trainera, przydałaby się szybkość, co nie, bo ja tak wolno chodzę, jest tutaj jakaś szybkość do kupienia, nie widzę, ale mamy tutaj trenera, może będzie trenował za nas, okej, okay, normal trainer, robux trainer, nie no. Ja bym chciał normalnego trainera. Za 500 tysięcy on kosztuje.
Dobra, kupę od razu z bomby za 350 robuxów trainera jednego, pyk. Dobra, mamy pierwszy level. I słuchajcie, level 1 upgrade. A, czyli można upgrade'ować. Czekaj, mam kolejnego trainera? O co tutaj chodzi? Na co ja wydaję teraz robuxy? Bo nie do końca kumam, na co ja wydaję. Level 2 trainer. A, czyli dostajemy razy 1,5 energię. Możemy to kupować za robuxy lub za diamenty. Pewnie zaraz będziemy za diamenty to kupować, więc super. Mamy razy 1,75. Już się więcej nie opłaca raczej tego klikać. Ja! Patrz, jaki trener obok nas. Ale jest nabity. Ale ziom jest nabity. Dobra, idziemy w takim razie trenować. Może będziemy dzięki temu szybciej trenować. Dobra, zaczynamy, lecimy. Minus 53 gamy. Ej, szybko to wykorzystujemy. Ale czekajcie, bo ja nie zrobiłem rebirfa. Musimy zrobić rebirfa. Więc słuchajcie, robimy w tym momencie pyk. 180 tysięcy, słuchajcie, mamy gemów, co tu się odwaliło? Przecież ja to będę tak długo wydawał. Dobra, w topce są naprawdę wysoko osoby, ale dogonimy je, zobaczycie, dogonimy. Lecimy z tematem, let's go, nie chcę brać udziału w żadnych tutaj zawodach. Minus 65 gemów. I co, dostajemy więcej powera? Chyba dostajemy, ponieważ mamy, spójrzcie, mamy 1000 już prawie. Ale on jest nabity ten ziom, let's go. Dobra, ale ja będę musiał tak długo czekać, aż mi się te wszystkie 180 tysięcy gemów wykorzysta. Czy jest jakiś lepszy training? Jakiś, wiecie, taki który więcej by dawał. Mamy tutaj shop, może sprawdźmy shop. Może tutaj będzie coś ciekawego. Noob! Razy 1 energy. To mamy 8 milionów potrzebujemy. Okej. Szybciej wykorzystywane gemy na energię. Bym chciał coś takiego właśnie. Dobra, no kupmy na początku to. More energy, dobra. Kupiliśmy ile się dało. More gems kupuję też. Okej. Pet equip. Stać mnie w sumie. Ale sobie póki co odpuścimy, bo petów jeszcze nie mamy. Dobra. Tutaj mamy shop. Gifty, nie. Dobra, chodźmy sobie znowu trenować, ale powiem wam, widzowie. O, Little Island! Tutaj jest jakaś. Little Island, teleport. Tak! A nie, czekaj. Tutaj nie ma trenowania, widzowie. Ja myślałem, że tutaj będzie po prostu coś, dzięki czemu będziemy szybciej mogli trenować, a tego tutaj nie ma. Zróbmy sobie rebirfa kolejnego. Pyk, rebirf. Mamy 3,5 miliona gemów, rozumiecie to? Dobra, pyk, trenujemy. Na obecną chwilę ja bym mógł zostawić teraz tutaj i tak trenować przez jeszcze jakąś godzinę, jeżeli to w takim tempie działa. Chodźmy sobie kupić tego trenera za gemę. Mamy 500 tysięcy gemów, pyk. Kolejny jest za 8 tysięcy gemów, ojejku. Czyli mam teraz dwóch trenerów, spójrzcie. Jeden za robuxy, drugi za normalne rzeczy, normalnie za... Ojejku, patrz, dostałem boosty za darmo, dziękuję bardzo, ale fajnie. I kiedy kolejne boosty mogę przejść? A, 22 godziny, spoko. Mamy tu właśnie też te pety, więc się zastanawiam nad petami. Ale nie chcę mi się ich kupować. Chodźmy do Navigation Room. I kupmy sobie tutaj wyspę za 2,5 miliona. Dobra, nie, ja kupię za robuxy te wyspy, bo nie chcę mi się tych gemów wydawać. Pyk, dziękuję bardzo. I teraz mogę wszędzie się teleportować. Dobra, mamy Flower Island. Razy 3 energii arena. Tak, właśnie tego miejsca potrzebowaliśmy. A, i dostajemy razy 3 energię. A, ja myślałem, że dostaniemy więcej gemów. Dobra, to zróbmy teraz, przeróbmy to na gemę. Czekajcie. Ojejku, jak ja daleko już mogę dojść tutaj. Patrzcie, mamy 8 milionów tych gemów. Co tu się dzieje? Dobra, wróćmy sobie z powrotem. Beach Island, może tutaj będzie można trenować. Nie, tutaj nie można trenować. Szukam miejsca, gdzie można trenować i szybciej wydać ten tą moc naszą. Tutaj mamy jakieś miejsce z jajcem. Co to za jajco? Otwórzmy sobie jedno w sumie póki co. Nie wiem nawet ile ono kosztowało. Dobra, dostałem jakiegoś peta, którego nawet nie wiem jaka jest na niego szansa. 250 tysięcy to kosztowało, dobra, mamy peta. Razy 35 dostajemy energii. Ojejku, razy 35? Co to będzie? Ile my w takim razie będziemy dostawać teraz? Dostajemy milion energii na jedno kliknięcie. A jeżeli przeteleportujemy się do tej wyspy, to będziemy dostawać, uwaga, czekajcie, nadal tyle samo dostajemy, bo potrzebujemy tanker rank. A gdzie jest tanker rank? Jakby, jak zdobyć tanker rank? Stać nas na kolejnego rebirfa. No dużo tych rebirfów możemy robić. Patrzcie, mamy 180 milionów gemów w tym momencie. I kupujemy normal trainer, nie no, lepszego kupujemy. 8 milionów, 40 milionów. Okej, dużo to jest wydawane tutaj kaski. Sprawdźmy sobie shop. O, możemy sobie kupić tutaj razy 1,5 energy. Tylko wszędzie jest energy, wiecie o co chodzi. Ej, czy ja zrobiłem rebirfa? Czekajcie. Zrobiłem rebirfa!
Aha, to tutaj są te, tutaj są rebirthy i tutaj są te rangi, które potrzebujemy. Dobra, rozumiem, dobrze, czyli można robić rebirthy, to mi akurat mega dużo da. Bo wcześniej myślałem, że ja cały czas będę musiał tutaj chodzić na trening i mega długo czekać, trenować i tak dalej. A tutaj patrz, wchodzimy sobie, zaczynamy auto train, you need more gems. A, no tak, 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 sorry, sorry, muszę sobie tutaj kupić te gemsy. Dobra, klikam sobie auto rebirth, przynajmniej póki co, bo nie chce mi się już tego przeklikiwać. Pyk. Kupujemy auto rebirth. Dziękuję bardzo. I co mamy? Auto rebirth? O, działa. Dobra, musiałem kliknąć. Dobrze, w takim razie... Ej, aż mi się zacięło. Dobra, klikam tutaj, żeby przerabiać to na energię. I teraz patrzcie, dostajemy 250 tysięcy. A przecież przed chwilą dostawaliśmy tylko po 1000, więc beka. Wyłączamy sobie to auto i włączamy auto... O, tutaj. Pyk. I to będzie mniej lagów dzięki temu. Dobra, i lecimy znowu trenować. Dobrze, mamy 500 siły. I teraz, ojejku, ile my nabijamy tego. Ojejku, ojejku, dobra, wyłącz się auto. Dobra, dobra, wyłączyło się. Mam lagi, jak mam auto rebirthy włączone. Patrzcie, ile energii zarabiamy. 10 milionów, ja nie mogę. Dobra, kupmy sobie, za 150 milionów można kolejnego rebirtha zrobić, ale nas oczywiście nie stać na tego rebirtha, więc idziemy po personal egg za 1500 robuxów. Let's go. Kupujemy to, 1500 robuxów. Otwieramy. Wow, ultra pet. Dobra, sprawdzamy, jak on jest silny. Razy 500. O, jeszcze gemy razy 500. Właśnie czekałem na takiego peta, który będzie gemy też dawał, więcej gemów. Dobrze, 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 podoba mi się to. I teraz mamy plus 10 milionów energii za każde na każde walnięcie. A przed chwilą mieliśmy plus 600 tysięcy, więc to jest taki wzrost. No 500, no 500-krotny. Nie wiem, jak to powiedzieć normalnie. Dobra, kupuję sobie kolejnego rebirtha. I teraz potrzebuję 2 miliardy, żeby móc kolejnego rebirtha zrobić. Mamy już, no, całkiem ładne wyniki, to mi się podoba. W takim razie robimy tutaj rebirtha kolejnego. Bye, klikam. 450 milionów tych końców sobie nabiłem, a raczej gemów. Auto train. I lecimy, energia, plus 2 energia za każdym razem. Szkoda, że nie ma miejsca, gdzie mógłbym training robić szybciej, co nie? To tutaj. Tam jest oczywiście ranking, topka. Ciekaw jestem, czy w ogóle mamy jakąkolwiek szansę, żeby dostać się do tej topki. Coś wątpię, ale zobaczymy. Dobra, wychodzę i próbuję trenować. Ile zarabiamy? 20 milionów. 50 milionów, dobrze, dużo zarabiamy, to mi się podoba. Idziemy teraz do trenerów, tutaj mamy naszych trenerów personalnych i kupujemy od niego za gemy, o właśnie, i jeszcze raz za gemy, razy 25 energii teraz mamy, super. Teraz idziemy zrobić rebirtha sobie tutaj. Ojejku, ile my możemy tego kupić? Dobra, pyk, mamy, stać nas i lecimy. Ej, mamy, mamy 231 miliardów, to poczekajcie, jeszcze nie będziemy trenować. Pójdziemy sobie tutaj do naszego trainers i kupimy sobie więcej tych upgrade'ów, bo za 2 biliony, za 5 bilionów, za 7 bilionów to wszystko możemy kupować, a to nam się mnoży energię dzięki temu. Dobrze, i teraz zrobimy znowu rebirtha, auto rebirth, pyk, 170 bilionów to kosztowało, pyk, pyk, dwa razy, razy 2 energii mamy w końcu. Super! I teraz możemy zrobić kolejnego rebirtha i lecimy to wszystko wytrenować sobie. Jest na serwerze gość, który ma 200 miliardów rebirthów. Nie wiem, jak można tyle mieć, to jest, no, mega dużo. Dobra, a my sobie nabijamy w tym momencie. Wow, mamy 300-400 milionów energii. Mi się już zaczyna tutaj to wszystko mylić, wiecie? Mylić mi się to zaczyna. Dobra, sprzedajemy wszystko, mamy 400 miliardów teraz gemów i te gemy wykorzystujemy, żeby sobie to wszystko zaupgrade'ować. Zaupgrade'owaliśmy sobie, mamy razy 2,15. Ja nie mogę, to jest porąbane, to jest porąbane. To są takie wyniki, że to jest straszne. Straszne, ale oczywiście na plus. Robimy sobie kolejnego peta za 1500 robuxów. Kupujemy, pyk. Kupione, dziękuję bardzo, let's go! Dostajemy 21 milionów energii, a kiedy go wyposażymy, dostajemy, uwaga, 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 42 miliony, nice! A można je jakoś połączyć? Nie, nie, ale dobra, możemy 3 maksymalnie sobie equipnąć. To wiecie co? Wezmę sobie, kupię jeszcze jednego. A co tam? Ej, w sumie mogę już zrobić rebirtha kolejnego. To jest straszne. Oczywiście na plus, pozytywnie straszne. Okej, okay, mamy kolejnego zioma. Tutaj mamy gifty też. O, możemy wszystkie odebrać. Pyk, pyk. I odebraliśmy, dobra. I teraz sobie weźmy to właśnie. Wyposażmy sobie, super. Sprawdźmy, tutaj mamy, patrzcie, sklep. I można kupić na przykład 5 milionów gemów.
Po co komu 5 milionów gemów, jak tutaj ja już mam 47 miliardów. Wszystkie boosty sobie tutaj wykorzystujemy. Training boost, to dobra. I lecimy zrobić sobie rebirfa. Ale najpierw w sumie, przed zrobieniem rebirfa, zrobię sobie... A, tutaj jest rebirf w sumie, tam to się jakoś inaczej nazywa. Mamy 10 trylionów gemów, więc sobie je wszystkie wydamy tutaj. Bo po co byłoby je tak głupio zmarnować? Okej, razy 3 energię teraz mamy i patrzcie. Wow, ej patrz, jaki ja nabity jestem, widzicie? Jak to śmiesznie wygląda, dobra, tytan. Kupujemy sobie tytan. Dobrze, to jest ranga tytan, kolejna ranga jest za 50 bilionów, więc też na luzie dobijemy. Spójrzcie, widzieliście jak ja nagle się zrobiłem taki nabity, taki duży? Podoba mi się to. Dobra, lecimy w takim razie znowu trenować. Robimy rebirfa. Auto rebirfy, tego nie możemy kupić. O, tutaj auto, dobra. I lecimy, trenować. Robiliśmy 500 siły, więc super. I teraz nabijamy to, tylko muszę wyłączyć, wiecie co? Auto rebirfa, bo to mi dosyć mocno psuje wszystko, okej. I nabijamy sobie, patrzcie, znowu. Ej, gdzie ja wpadłem? O nie! Ale jestem nabity, jaki jestem ogromny. A co to jest craft? Sprawdźmy, co to znaczy craft. Można połączyć... Można 10... Czekaj, you need more pets. Można je połączyć i zrobić z 10 tych petów jednego ogromnego. Jestem ciekaw, czy to by się opłacało, ale to by kosztowało 15 tysięcy zrobienie takiego peta. No, to byłoby problematyczne. Już za chwilę będziemy mogli zrobić kolejnego rank upa. Potrzebujemy 50 miliardów, mamy 45, już 46, więc ostatnia prosta. I można kupić skip rank za 700 robuxów. Nie wiedziałem, nie wierzę, to jest tak pay to win gra, widzowie. Kupmy sobie, dawajcie, przeskakujemy sobie o kilka, cyk. Mamy tanker, a tanker, wiecie co to oznacza? Ojejku, jak mamy tankera, to czekajcie. To ja nic nie robię w tym momencie i idę do pewnego miejsca. Bardzo fajnego swoją drogą. Robimy tutaj idziemy sobie potrenować troszeczkę. Nabijmy sobie 1000 siły i potem pokażę wam, w jakim miejscu teraz będziemy mogli trenować. Dobrze, dobiliśmy 1000, więc patrzcie, jak nabity już jestem. I teraz lecimy sobie do pewnego miejsca, w którym będziemy trzykrotnie więcej zarabiać energii. Właśnie tak, lećmy do niego. Słuchajcie, tutaj mamy to miejsce, trzeba kupić i teleportnąć się. I spójrzcie, wystarczyło tanker rank mieć. I teraz dostajemy 1,4 miliarda za każde uderzenie. Więc no, zarabiamy fenomenalnie dużo, podoba mi się to. Let's go! Dobra, sprawdźmy, co my tutaj w sumie jeszcze mamy. Czy możemy coś jeszcze kupić? Możemy plus 4 pety sobie zrobić. Obecnie jesteśmy numerem 1 za dosłownie sekundę. Pyk! Numer 1 na serwerze, a wbiłem pół godziny temu. Więc to jest niesamowite. Mamy 140 miliardów. Tepnijmy się teraz do naszego normalnego świata. Sprawdźmy, ile kosztuje kolejna ranga. Kolejna ranga kosztuje aż 3 tryliony. No i kosztuje tyle samo robuxów, żeby ją kupić. Może kupimy sobie wszystkie rangi, co wy na to, za robuxy. I zrobimy rebirfa kolejnego, bo będziemy mogli zrobić za to. Pyk. Ja nie mogę, mamy 105 trylionów tutaj. Dobra, idziemy w takim razie sobie kupić. Pyk. Co jest? Maksymalnie mamy trenera zrobionego, nie da się więcej. Ojejku, mamy 105 trylionów rebirfów. No to nieźle, widzowie. To co my mamy zrobić? Dobra, robię w takim razie skip rank za 700 robuxów, więc kupujemy to. Pyk. I możemy equipnąć. O, dobra. A czy ja tego miałem w ogóle equipniętego tanka? Chyba tak, dobra. Kolejny jest za też pewnie tyle samo robuxów. Tak, za 700 robuxów. Ale one nie dają dużo jakby te rangi kolejne. Te rangi kolejne nic praktycznie nie dają. Patrzcie, razy 8, a kolejna ranga jest razy 9. To nie robi żadnej różnicy. Dobra, dokupmy sobie ostatnią rangę. Wiem, że tutaj dużo robuxów wydam, ale co tam, przechodzimy całą grę. Godly kupujemy rangę w tym momencie. Teraz champion. I słuchajcie, dobijam ostatnią rangę, której nigdy bym pewnie nie dobił, gdyby nie robuxy, bo kosztuje 14,5 QD. To są, nie wiem, kwadryliony czy jakieś tam liczby chore. 700 robuxów, kolejne, pyk. Mamy to, mamy wymaksowane tutaj nasze rangi. Możemy tak sobie tutaj zbierać, nawalać. I w sumie co my możemy robić więcej? Nie musimy już robić rebirfa. Możemy równie dobrze po prostu pójść sobie. A czemu jestem tak wolny? To mnie denerwuje troszeczkę, że taki właśnie wolny jestem. Możemy pójść sobie sprawdzić, jakie są topki. Jak to wygląda tutaj? Top 50 energii. Ojejku, w tej energii są osoby, które mają QD.
Dobra, czyli grube osoby. Top 50 w ilości gemów. Dobra, czy są? Są tryliony! Nie wierzę, widzowie. Dobra, robimy rebirfa. 210 trylionów, słuchajcie. A teraz już mamy 316 trylionów, więc w sumie w tej topce będziemy na 20 miejscu? Nie wierzę, widzowie. W chwilę dostałem się do topki w grze. Naprawdę? Dobra, czyli jesteśmy w topce. Top 50 rebirfów. Czekaj, top 50 rebirf? Co to oznacza? W sensie rebirfów. Ja mam 5,8 B rebirfów. A nie, czekaj, to są gemy. A tak, ja mam gemy. No mam nadzieję, że się dostałem do tej topki. Potem to jeszcze sprawdzimy. Idziemy w takim razie tutaj sobie nabić training, potrenować, bo jak sobie to nabijemy, to będziemy znacznie więcej sobie tego wszystkiego nabijać, co nie? Mocy, energii, wszystkiego. O, dołączyłem do minigierki i słuchajcie, mam w planach rozwalić ich tutaj wszystkich. Dawajcie. Rozwalamy. A nie, startuje za 70 sekund. Łe, to mi się nie chce. W tej minigierce ten Egor, który zajmuje pierwsze miejsce, co chwilę wygrywa. Spójrzcie, co chwilę jest zaznaczone, że wygrał. Więc widzowie, on teraz ma przed sobą właśnie pierwszą przegraną. Myślę, że on już o tym wie, ponieważ mam więcej siły od niego. Spójrzcie, jestem wyżej nad nim. No i ostatnie 10 sekund zostało, Egor. Przygotuj się, bo tutaj cię rozwalimy mocno. Zobaczysz. Dobra, 3, 2, 1 i zaczynamy. I co teraz? Co teraz? You want the minigame. Aha! O co? O co w tym chodziło? Czekaj. W tym chodzi o to, że po prostu... Co? Czekaj mi, co? Co? Jak to? I co? I wygrałem naprawdę tyle? Ile ja dostałem pieniędzy za to w sumie? Ile ja mam? Ile ja mam? 1 trylion wygrałem? Jakim cudem? 1 trylion mocy wygrałem. Zabranie udziału w tych minigierkach można tyle wygrywać? Spójrzcie, widzowie, dobiłem prawie 5000 powera i teraz za każde uderzenie dostajemy 6,7 miliarda energii. Patrzcie, i właśnie pojawiłem się na topce. 18 miejsce z ilością 433 tryliony gemów. Ale mógłbym w sumie nawet jeszcze wyżej podlecieć sobie, gdybym teraz na przykład zrobił rebirfa kolejnego. Natomiast kompletnie nie znalazłem się jeszcze na topce, jeśli chodzi o energię. W ogóle mnie tam nie ma, to ja nie wiem, na jakim cudem tutaj mam 18 miejsce, a tutaj żadnego. Myślę, że powinniśmy zrobić rebirfa. Dawajcie, robimy rebirfa i zobaczymy, ile dostaniemy. 527 trylionów dostaliśmy, łącznie mamy gemów. Coś mi tutaj nie gra. O, patrz, patrz, mamy 632 tryliony. Wystarczy poczekać i za każdym razem kupować. Co jest grane? Nie wierzę, widzowie. To klikam to auto, żeby samo się to nabijało, widzowie. I słuchajcie, mamy 1 trylion, a teraz będziemy mieć, patrzcie, jeden. Co to będzie za liczba? Będzie QD liczba. Tak, będzie QD. Mamy QD, 1 QD gemów. Czyli jesteśmy na miejscu teraz 12, na aż 12 miejscu. A jeszcze powiem wam, że pójdziemy sobie do tego miejsca i w tym miejscu będziemy dużo więcej zarabiać, bo razy 3. Więc uwaga, wchodzimy i mamy plus 20 miliardów energii za każde kliknięcie. O! I dołączamy do tutaj bitwy. I w tej bitwie mam nadzieję, że wygramy, bo jak wygramy, to będzie 1 trylion prawdopodobnie wygranej. Dobra, zaczynamy walkę, widzowie. Zaczynamy walkę. I wygrałem! Dostałem plus 4 tryliony energii. Czyli bardzo się opłaca chodzić na te minigierki. Dużo więcej energii dostaję i teraz mogę... Nie, teraz nie opłaca mi się robić tego rebirfa. Chociaż muszę, dobra, żeby dostać się do topki, muszę to zrobić, więc zrobimy. Pyk, zrobiliśmy. No ale 4 tryliony poszło, niestety. Ale spokojnie, pójdziemy sobie na tą tutaj arenę. I myk, włączamy sobie auto rebirfa. I sam będzie mi się nabijał rebir. Mamy na obecną chwilę 4 QD, widzicie? A, wy nie widzicie, a nie, widzicie, dobra, 4 QD tutaj poniżej. Więc pewnie jesteśmy już w top 10. Dobrze, idziemy sprawdzić, jak tam nasza topka. Już widzę, że jestem mega wysoko. 6 miejsce, spójrzcie, 6 miejsce. Mamy 6 QD gemów, a tutaj nawet nie ma nas w topce. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, że tutaj nawet się nie znaleźliśmy w topce, a tutaj jesteśmy. Nawet nie ma nas w topce rebirfów, spójrzcie. Mamy tak dużo rebirfów, a nie dostaliśmy się nawet tutaj. Ojejku, z tego co widzę, do gry dołączyły jakieś potężniaki, które mają po 600 miliardów energii. I z tego co widzę, nie dołączają do tej minigry, która teraz się dzieje. I bardzo dobrze, bo by mnie pewnie rozwaliły. Ale dołączył Ronaldinho, który jest taki tyci, tyci. Ronaldinho, co tam u ciebie? Ronaldinho niestety wyszedł z konkurencji i nie ma go tutaj. Ale przynajmniej wyścignąłem tamtych typów. Spójrzcie, już jestem znowu pierwszy w tabeli. A co się wydarzy, kiedy nie będzie nikogo? Czy ja to wygram, czy nie? Czekajcie, pyk. Wygrałem, 4,5 tryliona. Dziękuję, to bardzo miłe. Ej, my możemy kupić plus 1 pet equipped. Nie zauważyłem tego.
I pet storage możemy też kupić, więc kupujemy na maksa. Dobra, teraz już chyba mam naprawdę wszystko kupione. Dostajemy 6 plus 6,75b. Kupmy sobie jeszcze jedno to jajo. 6,75b. Dobrze, a teraz jak będziemy mieć tego peta, to ile będziemy dostawać? Uwaga, wyposażmy go sobie tylko. 6,67 muszę zapamiętać. Dobra, wyposażamy go. 6,67, a teraz dostajemy 8,89, więc plus 2 miliardy. Dobra, kupmy jeszcze jednego. A co tam, widzowie? Będziemy mieć cały team ich. Spójrzcie, ile one kosztują, no nie wierzę. Nie chcę brać kolejnego udziału w turnieju, bo mam 7 trylionów. Ale co chcę, to zrobić rebirfa. Tak, kolejny rebirf 6,92 QD, bo też więcej dostajemy QD teraz, jak kupujemy sobie te pety tutaj. Kupmy sobie jeszcze dwa. W sensie już przed chwilą jednego kupiłem i teraz jeszcze jednego. Pyk, pyk, dziękuję. Już za dużo ich jest, tak szczerze, już za dużo. Za dużo wydaję robuxów na te gry, widzowie. Przesadzam trochę ostatnio, zauważyłem. Bardzo niedobrze. Dobra, cyk. I git. Mam plus 15 miliardów. No nieźle. I mogę za każdym razem sobie trójku to kupować. Dobra, idziemy sobie teraz troszeczkę potrenować. Przyznajcie, no przydałoby się troszeczkę potrenować, więc ja lecę awka, a to niech się nabija. Okej, dobiliśmy 10 tysięcy mocy. Dosyć długo to trwało, ale w końcu to mamy. Dostajemy 33 biliony za każde uderzenie, więc możemy zrobić rebirfa, słuchajcie. Teraz co chwilę możemy robić w sumie rebirfy. Patrzcie, jak to nam się odnawia. Widzicie, co chwilę robimy rebirfa, a wcześniej trzeba było tyle czekać. I w dodatku możemy sobie pójść do tego miejsca, w którym jest razy 3 wszystko. I jeszcze więcej będziemy mogli robić tych rebirfów szybciej. Potrzebujemy, no tak z 20 razy jeszcze to, co zrobiliśmy, żeby być numer top 1. Oczywiście nie wiem, czy damy radę być top 1, ale fajnie by było, co nie, widzowie, w ilości tych gemów dostawanych. Ustawię sobie tutaj auto i niech się nabija. Dostajemy 100 miliardów, patrzcie, 100 miliardów za każde takie uderzenie. Mamy już 15 miliardów gemów, więc mielibyśmy pewnie tak z jakieś trzecie miejsce na topce, nice. Okej, widzowie, mam 51 miliard, nie, to jest QD, kwadrylionów, tak to będę nazywał, gemów. Jesteśmy na czwartym miejscu w topce i niby moglibyśmy piąć się na pierwsze miejsce i zająć tutaj to miejsce właśnie, w której się pojawić i tak sobie stać. Ale nie wiem, czy nam się chce w sumie. Więc myślę, że na obecną chwilę sobie odpuścimy, ale wiedzcie jedno, słuchajcie, udało nam się prawie dostać na top 1 w takiej dosyć, no, popularnej grze, więc ja się czuję jako super osiągnięcie, że to było. Pełno robuxów wydaliśmy, ale było warto ostatecznie. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Spójrzcie, jaki jestem nabity, ten Voyant Team tutaj napis jest naprawdę ogromny. Subskrybujcie oczywiście kanał i zapraszam do sklepu voyantshop.pl, tutaj macie dwa inne filmy, które również wam się spodobają, więc klikajcie i oglądajcie. A ten filmik już się kończy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Luba, pu!